Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Gigant technologiczny Nvidia odnotowuje ogromny wzrost cen akcji. Inwestorzy i obserwatorzy pytają już, co jest tego faktycznym powodem i jak długo taka tendencja się utrzyma. Spójrzcie, ceny akcji na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wzrosły o ponad 600%. By to zobrazować, załóżmy, że ktoś 14 października 2022 roku kupił 10 akcji spółki w cenie $122.27. 26 lutego 2024 roku zdecydował się sprzedać akcje po cenie, uwaga, $790.92. A więc przy 10 akcjach jego zysk wyniósłby $6786.50, czyli 26 965 zł. Analogicznie przy 100 akcjach 269 646 zł i 17 groszy. Przy takich wzrostach nie dziwi więc, że wiele osób decyduje się wsiąść do tego pociągu na szczyt, kupić akcje spółki, co z kolei powoduje dalszy wzrost cen na giełdzie. I tak w nieskończoność? No właśnie niekoniecznie, posłuchajcie. Redaktor zarządzający Yahoo Finance, Brian Sozzi, stwierdził w swoim artykule, że inwestorzy zostali całkowicie pochłonięci bańką technologiczną, napędzaną przez sztuczną inteligencję. Po czym podkreślił, nie dajcie się zwieść, żyjemy w bańce, która w pewnym momencie może się źle skończyć. Czym jest ta bańka? Bańka finansowa lub spekulacyjna to proces o charakterze przejściowym, w którym dochodzi do nagłego wzrostu cen na giełdzie. Czyli w skrócie to jest takie pompowanie balonika potencjalnego zysku, który kiedyś może w cudzysłowie pęknąć. Inwestorzy wtedy orientują się, że coś jest nie tak, na przykład jakieś prognozy się nie sprawdzają, zaczynają wyprzedawać swoje akcje, co z kolei powoduje gwałtowny spadek cen na giełdzie. No myślę, że do bańki to na Nvidii nam jeszcze trochę daleko. Natomiast sam wzrost wynika z tego, że to jest jeden z większych producentów tych chipów do sztucznej inteligencji. I to właśnie to, o czym wspomniałaś, ta wizja tego, do czego AI możemy wykorzystać. Jesteśmy teraz na takim etapie, że bardzo ciężko nam ocenić, co będzie prawdą. Czy będziemy mieć samochody autonomiczne, czy będziemy mieć lodówki, które same będą nam zamawiały jedzenie. Tego nikt nie wie, ale nadzieje są na tyle olbrzymie, że wszyscy producenci takich chipów, w tym właśnie Nvidia na samym czele, no będą rośli. Urodzony w Tajwanie Jensen Huang, dyrektor generalny firmy Nvidia, przeszedł wraz ze współzałożycielami firmy, którymi są Chris Malakowski i Curtis Priam, bardzo długą drogę. Od tworzenia pierwszych kart graficznych do gier w 1993 roku postanie się jednym z wiodących producentów chipów AI. Wizjonerski prezes marki Nvidia stwierdził, że dzięki cudownej mocy AI wszyscy staliśmy się programistami bez konieczności nauki programowania. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. Na pewno nie można odmówić firmie Nvidia rozmachu, co przekłada się na jej wyniki finansowe. Sześciokrotny wzrost czystego zysku netto w 12 miesięcy. Przychód przekraczający $60 miliardów. Zysk operacyjny w ostatnim kwartale wzrósł do poziomu $13,6 miliardów, co stanowi wzrost o 31% w stosunku do poprzedniego kwartału i słuchajcie, aż o 983% rok do roku. Rewelacyjne wyniki finansowe firmy, przewyższające nawet oczekiwania analityków z Wall Street, zachęciły inwestorów. Hossa firm technologicznych trwa w najlepsze, ale ci bardziej sceptyczni porównują tę historię do innych tragicznych historii z przeszłości. Czy tym razem nie skończy się to źle? No tych baniek w historii to mieliśmy sporo i to jest ciekawe, bo wszystkie mają mniej więcej te same przyczyny, czyli żeby coś się stało bańką, to musi być nowością, musi być taka nadzieja, która się łączy z tym, że to nam zmieni świat. Musi być swego rodzaju niedostępność, że to jest nowe, jeszcze nikt tego nie ma, nikt nie wie, jak to zastosować. No i to wszystko musi być jakby zalane takim sosem z taniego pieniądza. I co ciekawe, Nvidia nie jest jakby taką bańką samą w sobie, bo jeśli spojrzymy na poprzednie bańki, na przykład na gorączkę złota, no to Nvidia
nie posiada kopalni złota, Nvidia nie posiada gruntów, gdzie to złoto może być, potencjalnie może na tym zarobić, tylko Nvidia sprzedaje kilofy. I każdy, kto chce gdzieś tam kopać, idzie do nich i kupuje kilofa. Bo te chipy będą zastosowane w jakichś rozwiązaniach, które jakaś firma gdzieś tam wymyśli. Pierwsza, chyba taka najsłynniejsza, to była ta bańka tulipanowa z Holandii, gdzie w piku tej bańki jedna cebulka potrafiła kosztować 300 tysięcy dolarów. Później była następna bańka, taka dosyć ciekawa, kompania mórz południowych. Wszyscy myślimy, że na bańkach no to zawsze tam ktoś głupi traci, no bo nie za bardzo się zna na rynku. A tu było inaczej, bo niejaki fizyk, możecie go kojarzyć, Isaac Newton, zainwestował w tą kompanię, zarobił tam chyba dobre pieniądze, wypłacił, zadowolony, no ale się okazało, że jego znajomi dalej trzymali tam pieniądze, dalej zarabiali. No i on wpłacił z powrotem wszystkie swoje pieniądze, no i chwilę, niedługo później wszystko się rozwaliło i Isaac Newton stracił prawie cały swój majątek. Na bańkach można zarabiać, jeśli się jest na początku. Jak się wejdzie później, no to już niestety tracimy. I taka najbliższa nam bańka, która też była technologiczna, czyli bańka dotcomów, tam lata 2000. I też ludzie zaczęli bardzo mocno inwestować wtedy na tak zwanym marginie, czyli pożyczali pieniądze od brokera, wkładali tylko powiedzmy 5-10% zabezpieczenia. No i wszystko leciało, wystarczyło, żeby firma miała w nazwie .com i mogła rosnąć sobie kilkakrotnie, ale wtedy, tak jak teraz w przypadku AI, możliwości były nieskończone. Tak naprawdę nikt nie wiedział, w którą stronę internet pójdzie, no ale teraz internet mamy, jaki mamy i podejrzewam, że to samo będzie z AI. Też masa firm upadnie, ale sprzedawcy kilofów sobie jednak poradzą. Kto tak naprawdę przy takim załamaniu na giełdzie traci? No w przypadku takich baniek, gdzie rzeczywiście tam nie było biznesu żadnego, to niestety zwykle tracą właśnie ci, co od wujka, Władka usłyszeli, albo od taksówkarza, albo gdzieś przeczytali nagłówek w gazecie, że coś jest świetną inwestycją. Niestety tacy mniej zaawansowani inwestorzy zwykle na tym tracą. Dział handlowy Goldman Sachs Group nazwał walory spółki Nvidia najważniejszymi akcjami na planecie Ziemia ze względu na jej ogromny wpływ na zyski z akcji w tym roku. Jak do tego doszło? Chyba wiem. Na pewno znacie lub przynajmniej kojarzycie firmę Intel. W 2020 roku Nvidia stała się najbardziej wartościowym producentem układów w Stanach Zjednoczonych, prześcigając tym samym Intela, chociaż produkcja tych układów nie odbywała się w ich własnych fabrykach. Była zlecana partnerom. Firma Nvidia od lat znana jest w środowisku gamerskim, jako że produkuje karty graficzne GeForce i świadczy usługi takie jak GeForce Now. Pod kątem gamingu, bo jakby nim się bardziej zajmuje, musimy powiedzieć sobie otwarcie, że to jest taki wyścig dwóch króliczków. Nvidia jest zawsze o krok z przodu. AMD próbuje w jakiś sposób podgryzać Nvidia, czy to ceną, czy innymi rzeczami, natomiast no jednak Nvidia, biorąc pod uwagę cały ten wachlarz możliwości, upscaling, ray tracing, czy AI, dzisiejsze technologie, są no, dzięki temu po prostu zawsze o ten krok do przodu. Nvidia jest pierwszą firmą w historii branży układów scalonych, której wartość przekroczyła $1 bln, a teraz sięga już prawie 2. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wizjonerska polityka wprowadzana systematycznie od dekad. To jest przewaga technologiczna wynikająca z dobrze podjętej strategii, z dobrze przyjętej strategii przed laty, czyli ten rozwój CUDA, rozwój optics, ray tracingu i dzisiaj właśnie AI, czyli jakby wszystkie te funkcje, te takie dobre rzeczy wynikające z technologii Nvidia mają swoje odzwierciedlenia, czy swoje odzwierciedlenie właśnie w AI. Między innymi dział data center wpłynął na wyśmienite rezultaty firmy Nvidia, posłuchajcie. Między innymi Nvidia rozszerzyła strategiczną współpracę z Amazon Web Service do hostowania chmury na platformie AWS. Ogłoszono także, że firma Amgen użyje Nvidia DGX SuperPod do lepszej diagnostyki i precyzyjnej medycyny. Zaprezentowano też współpracę z Cisco, która ma na celu pomóc przedsiębiorstwom łatwo wdrażać bezpieczną infrastrukturę AI i nią zarządzać. Można też zauważyć, że Nvidia ma coś, co łączy wszystkich gigantów technologicznych. Są to chipy, których potrzebują m.in. Microsoft, Google, Samsung i Apple. To procesor graficzny podobny do tego, który mamy w swoich komputerach, jednak nie jest on zoptymalizowany pod tworzenie wysokiej jakości grafik, lecz pod przetwarzanie dużej liczby danych z ogromną prędkością. Czy ten chip, o którym tak wiele osób wspomina, jest faktycznie tak innowacyjny w porównaniu do konkurencyjnych na rynku? Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę też skalowalność, wykorzystanie jednostek, postawienie na ARM, na pamięć HBM3, czy na właśnie samą pamięć, no mówimy o produkcie tak naprawdę kompleksowym i wydaje mi się, że jeszcze dorzućmy do tego te możliwości rozwoju, rozbudowy. To jest jeden superkomputer, który możemy zamienić
no naprawdę nieskończenie wielką maszynę. Zresztą z tego, co się orientuję dzisiaj, są już zapowiedzi budowy takich super jednostek właśnie z wykorzystaniem między innymi tego chipu. Elon Musk powiedział, używamy dużej ilości sprzętu NVIDIA. Właściwie przyjmiemy sprzęt tak szybko, jak NVIDIA nam go dostarczy. Wykonali niesamowitą pracę. Sprzęt NVIDIA jest używany przy ulepszaniu oprogramowania do automatycznej jazdy samochodów marki Tesla. Dlaczego ten chip jest tak wyjątkowy? Sztuczna inteligencja uczy się poprzez popełnianie błędów podczas miliarda prób. W praktyce przekłada się to na ogromne ilości mocy obliczeniowej. Chip NVIDIA jest 4 razy szybszy niż jego poprzednik w szkoleniu algorytmów. Podczas gdy Intel i AMD pracują nad podobnymi rozwiązaniami, firma NVIDIA pracuje już nad miniaturyzacją swoich rozwiązań. Z tych chipów korzystają m.in. twórcy OpenAI ChatGPT. Obecnie firma NVIDIA, która wielu kojarzyła się z kartami graficznymi GeForce, może traktować rynek konsumencki niemal hobbystycznie. Czy według Ciebie firma NVIDIA faktycznie może być teraz warta te prawie 2 biliony dolarów? Ja myślę, że NVIDIA może być warta dużo więcej, bo to jakby inwestorzy oceniają przyszłość na podstawie tego, gdzie te AI można zastosować. Więc ta NVIDIA może być nawet najbardziej wartościową spółką na świecie, jeśli część z tych rozwiązań się sprawdzi. No jeśli wrzucimy chip AI do każdego z samochodów, nawet tych spalinowych, nie wiem, jakieś dostawki zrobimy i one nagle zaczną być samochodami autonomicznymi, no to potencjał wrzucenia chipów na całym świecie w każdy samochód jest olbrzymi. Więc taka firma naprawdę może zarobić spore pieniądze i być najbardziej wartościową spółką na świecie. I to nie jest porada inwestycyjna. Wspomniany redaktor Brian Sozzi stwierdził, że na normalnie funkcjonującym rynku tak wspaniałe wyniki NVIDIA byłyby złą wiadomością dla takich firm jak AMD czy Intel. NVIDIA sprzedaje więcej swoich chipów, co oznacza mniejsze możliwości sprzedaży dla rywali. Czy ich akcje nie powinny spaść? No spadek miałby miejsce, gdyby ci inwestorzy się przesuwali do tej konkretnej firmy, czyli do NVIDIA. Gdyby ona miała jakieś cudowne rozwiązanie, typu właśnie swój algorytm, który działa tylko na ich chipach i pozwala wykrywać raka i jeszcze sugeruje leczenie tego raka, stargetowane konkretnie pod DNA danej osoby. Każda firma robiąca mikroprocesory będzie wcześniej czy później w stanie zrobić takie chipy, dlatego wszystkie firmy zajmujące się takimi mikroprocesorami mogą zyskiwać na tym trendzie. Wiele osób zwraca uwagę na tę właśnie cenę pojedynczej akcji firmy NVIDIA i na przykład Intel tutaj wypada dużo gorzej, ale z tego co wiem, to niekoniecznie świadczy o tym, że generalnie firma radzi sobie dużo gorzej, tylko że być może wypuścili po prostu tych akcji więcej i ta cena się rozkłada. Tak, to jest taki błąd, który często inwestorzy początkujący popełniają, porównują cenę akcji poszczególnych spółek. Natomiast jest tu pewien efekt psychologiczny, który powoduje, że jeśli akcja danej firmy będzie warta powiedzmy 20 tysięcy złotych, no to mały inwestor zastanowi się 15 razy, zanim coś takiego kupi, no bo jednak wyłożyć jednorazowo 20 tysięcy złotych, no to jest spory wydatek. Natomiast jeśli podzielimy tą akcję dalej i będzie ona kosztowała 20 złotych, no to już mały inwestor bardzo chętnie sobie taką akcję kupi. Brian Sozzi powiedział też, rzecz w tym, że inwestorzy zachowują się irracjonalnie, podczas gdy NVIDIA podaje oszałamiające wyniki finansowe, a w mediach społecznościowych panuje machina szumu. Ma to sens, dopóki nie przestanie mieć sensu i to jest klasyczna akcja bańki. Tu się pojawiają takie obawy właśnie, że to jest bańka i że nic za tym nie stoi. Natomiast, żeby doszło do baniek, musi być spełnione kilka warunków i NVIDIA moim zdaniem tego nie spełnia, bo jak spojrzymy sobie na ich przychody, to przy bańce jest właściwie sama nadzieja, że coś się tam kiedyś stanie i wtedy ktoś tam coś na tym zarobi. Ale czy widzisz tutaj może jakieś zagrożenie, że może stać się to bańką? Tak, w pewnym momencie może się to stać bańką. Teraz jesteśmy moim zdaniem, jeśli to jest bańka, to jesteśmy na samym początkowym etapie, kiedy to jeszcze ma podstawy. Stanie się to bańką, kiedy ceny odjadą kompletnie od jakiejkolwiek możliwości tej spółki do generowania tego zysku, który jest w niej pokładany, że ona tyle to zarobi. Jak tak Ciebie słucham, to wydaje mi się, że żeby w dobrym momencie, w najlepszym momencie zainwestować, to trzeba albo mieć super szczęście i od kogoś usłyszeć w dobrym momencie te informacje, albo znać się akurat na tym rynku, o którym mowa, na przykład na rynku technologicznym. No niestety tak jest. Jak sobie zobaczymy na Google, czy na inne przeglądarki internetowe, czy wyszukiwarki internetowe, które istniały na samym początku internetu, no to ich było od groma. I też nikt nie wiedział, w którą stronę pójdzie. To dobra, mieliśmy
chyba jeszcze w Wirtualną Polskę, Onet, wszyscy robili katalogi. Tam te strony były pokatalogowane, jakieś tam zwierzęta, dom, ogród i tak dalej. No i się okazało, że to się nie sprawdza, że model Google jest dużo lepszy, gdzie jest tylko jedno okienko i tam się coś wpisuje, no i to działa. Więc no to jest bardzo ciężkie do jakby wytypowania, jeśli się w tym rzeczywiście nie siedzi. Na wielu rynkach chipy firmy Nvidia uznawane są za daleko wykraczające poza to, co oferuje konkurencja. Nvidia staje się gigantem technologicznym i widzimy już, że zamierza przejąć rynek AI. I wydaje mi się, że AI i cała ta otoczka AI-owa, czy cała technologia, gospodarka oparta na AI jeszcze jest przed nami. Czyli jakby tych zastosowań takich prawdziwych jeszcze nie ma. Na razie mamy takie próby zastosowania tego gdziekolwiek. Więc moim zdaniem do fazy bańki jeszcze tam trochę brakuje. Po przeanalizowaniu sytuacji marki Nvidia mogę stwierdzić, że wzrost cen jej aukcji na giełdzie ma swoje podłoże w sukcesach firmy i w zapowiedziach kolejnych osiągnięć. Jednak mimo wszystko nie powinniśmy się zachłysnąć sukcesami na giełdzie, ponieważ to my jesteśmy tymi, którzy mogą wygenerować tę budzącą strach bańkę. Trzymajcie się. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT.